Cześć, dzień dobry, Radek Sieran, Smakuj Piwo. Jak widać, trzy piwa dzisiaj są ze mną i wszystkie zostały zakupione gdzie? W Biedronce. W Biedronce, piwa piaseczyńskie w trzech odsłonach. Piwo piaseczyńskie w trzech odsłonach z browaru Birlab. Browar Birlab mieści się właśnie w Piasecznie i do sieci Biedronek trafiły właśnie trzy z ich piw. Pierwsze, na które ostrzę sobie zęby najbardziej, to Leśny Lager. Zobaczyłem to w Biedronce i pomyślałem sobie, o kurczę, to będzie coś fajnego, to będzie coś cytrusowego, to będzie coś takiego nie cytrusowego, tylko żywicznego, to będzie coś takiego fajnego, lesistego, amerykańskiego. Ale czytałem skład. Woda, słód jęczmienny, Wiking Malt Pilsneński, słód żytni, naturalny aromat z rokitnika, naturalny aromat z jałowca, chmiel, marynka i Hallertau Tradition oraz drożdże dolnej fermentacji, czyli wcale nie będzie tak amerykańsko. Amerykańsko-leśnie, tylko raczej jakoś tak bardziej ziołowo. No nie piłem tego piwa wcześniej. Zobaczymy. Drugim piwem, którym mam nadzieję, że będzie poprawną pszenicą, jest piaseczyńskie pszeniczne. Skład tutaj wygląda tak. Woda, słód jęczmienny, Viking Malt Pilsneński, słód pszeniczny, chmiel, marynka, drożdże FM41, czyli tutaj mogę tak zrobić, bo to pszenica. Niech się troszeczkę wymiesza. Pewnie nie będzie gaszu, bez przesady. Pewnie jest pasteryzowane. Oczywiście. Czyli co? FM41? Czyli będzie bananowo, mam nadzieję. No i tutaj piwo, które może okazać się czarnym koniem. Nie z racji tego, że ma czarną etykietę, ale z racji tego, że jest to po prostu ciemny lager. I to jest piwo, które z reguły smakuje. Jest słodkie, jest ciemne, troszeczkę przypomina stouta, ale nie do końca. Pewnie mam nadzieję, że nie będzie ulepkowo słodkie. Skład wygląda tak. Woda, słód jęczmienny, pilsneński, monachijski, kar aroma, cookie, karafa special typ 3. Płatki owsiane, słód pszeniczny, czekoladowy, chmiel Sybille oraz drożdże dolnej fermentacji. Czyli tutaj tak naprawdę skład wygląda najlepiej. Ja teraz te składy czytam pierwszy raz, ponieważ dopiero co przyszedłem z Biedronki, nie zdążyłem się ogolić. Fryzura jest dyskusyjna, ale jedziemy, nie ma co czekać. Fajne kapsle piaseczyńskie. Sympatyczne. Nie do każdej etykiety pasują, ale wiadomo jak to jest. Wszystkie daty to jest 7.4.2020, 6.4.2020 i 5.4.2020. I tutaj jeszcze mamy informację, że to piwo zostało wyróżnione brązowym medalem na KPR-ze w 2018 roku. Zaczynamy od pszenicy, bo jest chyba najlżejsza. Tu mamy 5, tu mamy 5, tu mamy 4,9, tu mamy 5,5. Pszenica wjeżdża pierwsza, potem leśny lager, a potem czarny koń na koniec, może czarny koń. Dekapsulator i otwieramy i sprawdzamy. Piaseczyńskie pszeniczne wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Przelewamy. Dobra, styknie. Może zrobimy tak. Porządek. I tak, pijemy teraz piaseczyńskie pszeniczne. Kolor. Też najlepiej tutaj pokazać. No, taki, powiedzmy, jasny bursztyn. Piana nie jest jakoś szałowa jak na pszeniczne, co mnie troszeczkę martwi. Połuchamy. Jest fajnie bananowo. Podoba mi się to. Jest dużo banana, jest sporo goździka. Wręcz wchodzi, ten goździk wchodzi w taką żelazistość, ale wiemy dobrze, że goździk potrafi dawać takie nuty. Wolałbym, żeby na pszenicy była jednak taka prawilna, porządna, dość wysoka piana i dość wysokie nagazowanie, ale zaraz to sprawdzimy. Pierwszy łyk. Tak jak myślałem, jest zbyt nisko nagazowane i to jest pierwsza wada, którą tutaj wyczuwam. Przez co odczucie jest dość wodniste i to jest druga wada, jaką tutaj wyczuwam. Sporo goździka, wcale nie tak dużo banana. On jest, ale jednak jest na drugim planie. Niedaleko, ale na drugim planie za goździkiem. Mamy też taką przyjemną, delikatnie muskającą język goryczkę. Tu jest Sybilla, tak? Taką właśnie chmielową, bardzo marynka. Bardzo fajną, taką ziołową, kontynentalną, trawiastą goryczkę, bardzo delikatną. Fajna kontra, nie jest to bardzo słodkie piwo pszeniczne.
większe nagazowanie jest potrzebne, wtedy odczucie tej pustki pewnie by było trochę mniejsze i ja osobiście wolałbym trochę więcej banana, ale uważam, że jest to całkiem fajna pszenica. Nie powiedziałem o cenie piw, wszystkie z nich kosztowały 5,99. Bierzemy się za piaseczyński leśny lager. Zdążyłem zostać ostrzeżony, że to piwo jest kiepskie. Tomek Szuc, pozdrawiam Cię. Natomiast muszę sam sprawdzić, no jak już kupiłem, no to głupio by było tego nie zrobić. Otwieramy zatem, otwieramy i sprawdzamy, jak leśny lager, prawie jak leśny dzban, jak leśny lager wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Przelewamy. No tu powinno być takie nagazowanie w pszenicy. Ja tylko kolor, powiedziałbym słoneczno-pomarańczowy, przyjemny, równomiernie zmętniony, piana syczy, jest brzydka. Wąchamy. O kurde. Z lasem mi się to nie kojarzy. Ojej, słodkie zioła, taka zielona herbata. Zielona posłodzona herbata z jakimś dodatkiem owocowym. Może z jakimś... jakiś bez. Tu mi wchodzi bez. A tu jest rokitnik, nie? Naturalny aromat z rokitnika i naturalny aromat z jałowca. Ja wiem, czy jałowca? Nie, to chyba ten rokitnik tak pachnie. On jest taki... tak trochę bezowo-kwiatowo-owocowy. Tak jakbym słodkie... No jakaś taka słodka herbatka z... Smakowa słodka herbatka. Tak to pachnie. Pierwszy łyk. Smakuje jak piwo z sokiem. Jak piwo z sokiem i to takim... Może nie do końca dopasowanym do stylu. Jest delikatnie ziołowe, jest tam na języku pojawia się taka ziołowość po drugim łyku, po przełknięciu drugiej części. Jest taka słodycz, taka delikatnie mdła, trochę mydlana, trochę kwiatowa. Znaczy, powiem tak, jestem w stanie uwierzyć, że komuś by to piwo smakowało. Dla mnie nie jest to pierwszego wyboru piwo, zdecydowanie nie. No raczej uznaję to za taki eksperyment średnio udany. Jest słodko. Dobrze, że jest ta delikatna kontra ziołowa, bo to jednak wprowadza jakieś tam bogactwo w tym piwie, trochę tak by kolejny level. Bo gdyby było takie tylko mdłe i słodkie, no to by było jeszcze dużo gorzej. Odkładamy to. Odkładamy to i bierzemy się za trzecie piwo, a trzecim piwem, tak jak już mówiłem, jest piaseczyńskie ciemny lager. Tutaj bez żadnych leśnych wycieczek. Srebro na KPR-ze to zobowiązuje, prawda? Poza tym złoto na KPR-ze jest w Biedronce również i jest to Janusz Moczywąs. Otwieramy. Wysoko nagazowane. I sprawdzamy. Mam trzy takie same kapsle. Dwa mogę oddać. Ktoś chce? Otwieramy i sprawdzamy, jak piwo wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Leje się mętne. Leje się mętne. Nawet bym powiedział, że dość mocno mętne. To pijemy, tak? To zostawiamy. Dość mocno mętne, dość ciemne. Bym powiedział wręcz tak bardzo delikatne rubinowe przepłytki przy dnie. Pewnie ta mętność sprawiła, że jest niemal nieprzejrzyste. Wąchamy. Całkiem. Troszkę inki. Troszkę czekoladki. Troszkę takiej słodkiej popiołowości. Takie nutki pomieszane, jakbyśmy pomąchali popielniczkę, mając w ustach czekoladę mleczną. Coś w tym stylu. Tak sobie wyobrażam, nie? Że w takich okolicznościach mógłbym poczuć taki zapach. Pachnie sympatycznie. Nawet nie kawowo, to jest taka... To jest taka czekolada już troszeczkę dłużej leżąca, delikatnie utleniona. O, tak bym to nazwał. To jest piwo z najkrótszą datą, co prawda i tak dość długą, ale mam wrażenie takiej utlenionej czekolady, jakbym wąchał. Nie.
Pierwszy łyk zatem. Piaseczyńskie ciemny lager. W pierwszym odczuciu poczułem taką fajną, retronosowo paloność. Dalej ją czuję. Grubo. Taka paloność kawowo-popiołowa, ale nie jest intensywna. To nie jest taka spalona kawa, wiecie, taka już źle zrobiona. To jest taka kawowość z taką nutką dogasającego ogniska, tak bym to nazwał. Nieźle, nie? Jest ta utleniona czekoladka na początku. O żadnych pralinkach tutaj nie ma mowy. Tu są raczej takie standardowe nuty ciemnego lagera, czyli jest na początku jest troszkę słodko, ale to piwo jest też dobrze skontrowane goryczką. Wracamy do ciemnego piwa i czy ono jest czarnym koniem tej degustacji? Na pewno oferuje najwięcej takich innych doznań, nie takich jak jasne piwo. Oferuje najmniej wad, bo tak w zasadzie ja tutaj nie wyczułem jakichś dużych wad poza delikatnym utlenieniem. Jest odpowiednio nagazowane, jest w miarę pełne, dobrze skontrowane taką ziołowo, może to jest takie ziołowo-trawiaste, coś takiego, jakaś taka, wiecie, może delikatnie kwietna, ale jednak łąka, w większości zielona. No i jednak to piwo jest najbardziej bogate w smaki. Pszenica, przez to, że jest nisko nagazowana, teraz biorę ją do ręki, trochę traci, ale podejrzewam, że zajęłaby drugie miejsce albo nawet ex aequo pierwsze, gdyby nie to niskie nagazowanie. Ona teraz się staje delikatnie alkoholowa, mimo tego, że jest najsłabsza. Ja wyczuwam nutkę alkoholową w tle, ale to jest na pewno pokłosie tego, że ono jest nienagazowane odpowiednio, przez co dość puste w odczuciu. I tutaj ta alkoholowość troszeczkę wychodzi. Bierzemy teraz ziołowego, rokitnikowego, jałowcowego lagera, który pachnie jak... To pachnie, wiecie co, jak taki ziołowo-owocowy szampon. Tak mi się to kojarzy. Wychodzi jeszcze jakaś taka izowalerianowa nutka, czyli wymiociny niemowlaka. Tak się to nazywa w naszym piwnym grypsie. No, mdłe, wymiociny niemowlaka. To nie jest obraza dla browaru, broń Boże. To jest deskryptor kwasu izowalerianowego. Delikatnie mi tutaj to wychodzi. Być może jest to połączenie tych ziół z piwem, ale czy 6 zł za te piwa to jest dużo czy mało? Powiem tak. Schwarzbier za 6 zł to jest taka cena, powyżej której raczej bym po Schwarzbiera nie sięgał. Czyli to jest taka górna granica za Schwarzbiera, którą ja bez większego problemu jestem w stanie dać. Chyba że ktoś mi bardzo poleci wybitnego Schwarzbiera, no wtedy wiadomo, mogę spróbować. Natomiast 6 zł za Schwarzbiera to jest już taka górna granica. Gdyby to była piątka, to bym tutaj powiedział, że jest ok. Natomiast pszenica za 6 zł. Można dostać dużo tańsze pszenice w lepszej formie, natomiast można też dostać droższe w gorszej formie, więc ja za pszenicę również 6 zł, nie przeraża mnie ta kwota. A lager z ziołami, no to dla mnie to nie jest dobry wybór. Gdyby to był pils bez ziół, po prostu dobry, fajny pils nachmielony i przeleżakowany, no chociaż te 2 miesiące, to podejrzewam, żebym powiedział, bierzcie, bo warto dać za dobrego pilsa 6 zł. I tak by się to mniej więcej tutaj ustawiło, samo się ustawiło przez tą recenzję. Szybciutką recenzję tuż po wyjściu z Biedronki, tuż po przyniesieniu piw. Mam nadzieję, że się podobało, że zachęciłem, zniechęciłem, opisałem odpowiednio te piwa. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Polecam również zajrzeć na Facebooka, na Instagrama i na wszystkie tego typu rzeczy. Tam również Smakuj Piwo jest, działa i będzie działać. Tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.